3 grudnia 1918 roku do Poznania przyjechało 110 delegatów Polskiego Sejmu Dzielnicowego. Po mszy udali się w pochodzie do sali obrad śpiewając Boże coś Polskę. Sejm uznał Naczelną Radę Ludową za przedstawiciela społeczeństwa polskiego w zaborze pruskim na Górnym Śląsku i Pomorzu. Zatwierdził także żądania narodowe i terytorialne w zaborze pruskim. Rząd Jędrzeja Moraczewskiego ogłosił odezwę do społeczeństwa, apelując o spokój i nieuleganie prowokacjom, które skutkują niebezpiecznymi demonstracjami, skierowanymi także przeciwko naczelnikowi państwa. Obywatele, jesteśmy pierwszym istotnym rządem polskim, który powstał już na wolnej ziemi polskiej, bez żadnego wpływu i udziału obcych mocarstw. Dlatego naród musi szanować własny rząd. Dekretem naczelnika państwa Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa została uznana za bank emisyjny do czasu utworzenia Banku Polskiego. Polacy przejęli Polską Krajową Kasę Pożyczkową już 11 listopada 1918 roku, zastępując niemiecki personel polskimi urzędnikami. Pierwszym dyrektorem kasy w wolnej Polsce został Stanisław Karpiński, późniejszy minister skarbu w rządzie Paderewskiego. 9 grudnia 1918 roku odbyła się inauguracja nowo utworzonego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który powstał z inicjatywy księdza Idziego Radziszewskiego, pierwszego rektora uczelni. Na 4 wydziałach studio rozpoczęło 399 studentów. Przez wiele lat uczelnia była jedynym wolnym uniwersytetem wschodniej Europy. 5 grudnia, 151 lat temu, urodził się Józef Piłsudski. Żaden z polskich polityków XX wieku nie miał tak wielkiego wpływu na dzieje naszego kraju. Zesłaniec i rewolucjonista, twórca legionów i polskiego czynu zbrojnego podczas I wojny światowej, architekt niepodległości, zwycięzca wojny polsko-bolszewickiej i człowiek, który ocalił Polskę i Europę przed komunizmem.